Znakomicie w rozgrywkach o Puchar Wójta gminy Kunice zaprezentowały się drużyny Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica. Podopieczni Macieja Gałęzy w rozgrywkach rocznika 2003 zajęli drugie miejsce, natomiast gracze z rocznika 2001, dowodzeni przez Wojciecha Górskiego, wygrali turniej, pokonując w finale Kaczawę Bieniowice 4-1. Chłopcy zagrali tyle, co potrafili zagrać, dużo serca oddali, umiejętności jeszcze nie tak, jakby się chciało, ale oni są, to są dziesięciolatkowie, także pracujemy. Z turnieju na turniej gramy coraz lepiej, przede wszystkim gra tych zawodników wygląda coraz lepiej. Stanowią jedność, dążymy do tego, żeby każdy walczył za koleg. Dzisiaj w tym finale pokazali naprawdę duży charakter, jestem z nich bardzo dumny. Co ważne, w obydwu rocznikach nagrody indywidualne otrzymali gracze Akademii Miedzi. Najlepszym strzelcem turnieju 2003 został Bartek Marcinów, a za najlepszego piłkarza rozgrywek 2001 uznano Damiana Pulikowskiego. No tak ogólnie, no to się cieszę, turniej był świetny i strzeliłem ogólnie 3 bramki. No dobrze oceniam, wygraliśmy w końcu. Trochę w finale było ciężko, ale udało się. No właśnie, wam się ogólnie ciężko gra chyba z drużyną Kaczawy Bieniowice, ale dzisiejszy finał dosyć wysoko wygraliście. No w końcówce strzeliliśmy te 2 bramki i utrzymaliśmy ten wynik. Gratulujemy naszym zespołom bardzo dobrych wyników. Radość po zwycięstwie była ogromna.